Przyszła pora na drugi odcinek cyklu o Akademii. Dzisiaj porozmawiamy o Akademii, a także boiskach i planach związanych z rozwojem Łódzkiego Klubu Sportowego. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Tutaj mamy cztery boiska. Tak. Te cztery boiska są przewidziane raczej pod Akademię. Rozumiem, że to jedno boisko, które mamy przy Alei Unii, raczej w skład jakby boisk pod Akademię nie wchodzi, tylko zostaje dla pierwszej drużyny, tak? Znaczy są takie plany, żeby zespoły Akademii też tam trenowały. Chcemy tworzyć bliskość klubu. Wiadomo, stadion będzie na Alei Unii, klub jest na Alei Unii, więc chcemy też, żeby niektóre zespoły od czasu do czasu tam funkcjonowały, żeby tą bliskość klubu i tą identyfikację z klubem budować. Tutaj może też warto powiedzieć, że do składu boisk, jakie tutaj mamy przy Minerskiej, wchodzi też boisko dla bramkarzy, co też jest, myślę, rzeczą unikatową. Na wielu obiektach w Polsce, myślę, ale też w Europie tego boiska nie ma. Czy uważasz, że te boiska, które już mamy, to wystarczą nam, czy jeszcze klub by chciał jakieś wybudować dodatkowe? Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale uważam, że to jest wystarczające, żeby zbudować tutaj dobrą akademię. A konieczność takiego boiska pod balonem, tak zwanego? I to jest właśnie punkt, na który mocno pracujemy. Chcielibyśmy, żeby takie boisko powstało, wiadomo, zimą te warunki są trudniejsze, balon dużo ułatwia, możemy wchodzić praktycznie w każdej pogodzie, nie jest straszny nam mróz czy zamieć śnieżna i najmniejsze dzieci i te najstarsze roczniki mogą pod takim balonem trenować. I też to jest planowane w tym miejscu? Pomidor, może nie powiem jeszcze gdzie. Tu mamy jeden budynek z tak zwaną salą konferencyjną, z jakimiś szatniami. Co tam jeszcze się w nim znajduje? I ewentualnie inne budynki, które tutaj mają powstać? W kompleksie, który tutaj się znajduje, mamy budynek, w którym jest 8 pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnie. Są to szatnie łączone ze wspólną łazienką. Jest oczywiście pokój trenerów. Jest też taka poczekalnia dla trenerów, z której widać wszystkie boiska, w których trenerzy mogą czekać na trening. Po treningu też może odbyć się jakaś analiza, rozmowa indywidualna. Tak jak wspomniałeś, mamy salę konferencyjną, w której odbywają się analizy i przed meczem, i po meczu. I najnowszy nasz produkt to jest sala przygotowania motorycznego, która kilka dni temu została oddana. I uważam, że jest to coś, co nas stawia przed innymi, bo takich sal też wiele klubów nie ma do dyspozycji. Nie brakuje siłowni w takim budynku? Myślę, że damy sobie radę z tą salą, którą mamy. Raczej będziemy unikać zajęć grupowych na tej sali. Jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, będziemy raczej szli w kierunku indywidualizacji. Będzie przeznaczony do takiego treningu fizjoterapeuta, który będzie się tą salą opiekował. Do niego będą kierowani zawodnicy w porozumieniu z trenerem prowadzącym zespół, ze mną i też z nim. I tam właśnie będzie prowadzony trening indywidualny. Oprócz tego pomieszczenia właśnie głównego tutaj sanitarnego, niedawno była konferencja, gdzie zostało ogłoszone, że szkoła z Globusem będzie w środku miała szkołę Gortata, tak? SMS, podstawówkę i liceum. Coś o tym dodasz? No myślę, że to jest kolejny kamień milowy na drodze do powstania dobrej akademii. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie 7-8 miesięcy praktycznie każdego dnia. W końcu się udało. Niedawno była konferencja, tak jak mówisz, właśnie, która potwierdziła to. Od września otwieramy szkołę Marcina Gortata. Będzie to druga szkoła w Łodzi. Jedna znajduje się na Kadubka. Tutaj otwieramy chyba w najlepszej z możliwych lokalizacji dla UKS-u. Jest to szkoła z przeznaczeniem dla
zawodników ŁKS-u i już od najbliższego roku szkolnego będziemy chcieli, żeby jak największa ilość zawodników do tej szkoły uczęszczała. Będzie to obligatoryjne dla zawodników i grup młodzieżowych, że żeby uczestniczyć w treningach w Łódzkim Klubie Sportowym trzeba będzie chodzić do tej szkoły, czy to będzie wybór rodziców? Nie działamy w ten sposób. Chcemy dać wybór rodzicom. Przeprowadzamy spotkanie z rodzicami indywidualne, grupowe i na każdym kroku to podkreślamy, że nie zmuszamy zawodnika do przyjścia do szkoły. Oczywiście jest dużo plusów takiego rozwiązania, między innymi treningi, które odbywają się w szkole. No wiadomo, zawodnik, który trenuje powiedzmy 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, ma małą szansę, żeby zostać piłkarzem, żeby osiągnąć to mistrzostwo sportowe, o którym się marzy. Oczywiście, no, jeżeli mamy jednostkę wybitną, to on do tego mistrzostwa sportowego dojdzie, ale jednak więcej treningu, większy czas poświęcony na samodoskonalenie wpływa z korzyścią. Dlatego szkoła otwiera takie możliwości, szczególnie jeżeli mówimy o tym treningu sprawności, o tym takim przygotowaniu motorycznym, na które najzwyczajniej w świecie w treningu piłkarskim brakuje czasu. I to jest, myślę, największy plus, jaki szkoła daje. Kolejnym plusem, jaki podkreślamy, jest to, że mamy wszystkich zawodników na miejscu. No, żyjemy w takich czasach, że wszyscy się śpieszą, czasu nie da się kupić i wszyscy żyją z zegarkiem w ręku. Zawodnicy przyjeżdżają na trening, wyjeżdżają z treningu, tak naprawdę nie rozmawiają ze sobą, nie ma tej atmosfery, która kiedyś była wokół piłki nożnej. Zawodnicy nie spędzają ze sobą czasu w szkole i też w szatni, ponieważ każdy się śpieszy, żeby jak najwcześniej być w domu. My chcemy stworzyć środowisko. Szkoła daje nam ku temu okazję, gdzie będziemy mieli tych zawodników na miejscu, będziemy mogli z nimi rozmawiać, wpływać na ich przyszłość, na ich teraźniejszość, pomagać im. No i tak to widzimy. Dzięki za obejrzenie odcinka, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem.